Leszek Bubel, kandydat na senatora. Olsztyn, Nidzica, Szczytno plus powiat. Strzelam prosto w czoło, bez ostrzeżenia. Do bandytów, oszustów, złodziei, no i polityków. No, dzień dobry Państwu, to już druga moja wizyta na rozprawie przeciwko Janowi Zbigniewowi Potockiemu w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Druga, na której się nie stawił. No, sąd ma problem z doręczeniem, bo on na żaden adres, który mu wysłał domowy tudzież komitetu wyborczego zarejestrowanego przecież do wyborów Komitetu Wyborczego II RP też nikt nie odbiera, nie przyjmuje maili, nie odbiera telefonów trzech, kompletnie zapada się pod ziemię. No on ma to wyćwiczone, bo przecież to człowiek, który ma, jak to udokumentowałem, wyciągami z jego hipoteki, jego nieruchomości, ogólnie dostępnego przecież, dostępnej w internecie, to ma około 2 milionów płatności wymagalnych, no i tak i ścigają go jeszcze ludzie, którzy on się po prostu chowa, panie Potocki, samozwańczy prezydencie, śmieszna w ogóle facjato. Obsrałeś mnie, oczerniłeś, pomówiłeś publicznie dwukrotnie, nakłamałeś i teraz miej odwagę przyjść na salę sądową, walnąć na to papiery, pokazać, że to była prawda. No, nie chowaj się, kłamco. Będzie dalszy ciąg. Mamy jeszcze ciekawostek dla ciebie. Ciekawe, za co siedziałeś 6 lat u Zbigniewa Nowaka. Na stronie są dokumenty opublikowane, które wynika, że 6 lat siedziałeś w kryminale. Też się publicznie pytał, za co, z jakich paragrafów unikasz. W każdym bądź razie termin rozprawy następny tu w tym sądzie przy ulicy Poligonowej 3 okręgowym w Warszawie jest 4 października o godzinie 13, sala numer 5. Druga rozprawa jest 9 października 14.30, również w sali numer 5 tutejszego sądu. W związku z tym wzywam do stawienia się, bo to się nie skończy tak, będzie coraz gorzej. Na razie wypadałoby sprostać zadaniu, a nie być szczurem takim i tchórzem i unikać, opowiadasz banialuki, pierdoły, bzdury kompletne, kłamstwa i oszczerstwa. No to miejże cywilną odwagę tu pokazać klatę i to udokumentować, a nie swoich naiwnych widzów okłamywać i jeszcze bać się później stanąć przed sądem i to potwierdzić. Czekam, podaję to do publicznej wiadomości, proszę to rozpowszechniać, żeby ten szczur i tchórz miał utrudnione chowanie się. Dziękuję. Leszek Bubel, prezes Fundacji Paragraf, a aktualnie kandydat na senatora w okręgu numer 86 Olsztyn, Szczytno, Nidzica. Plus powiat. Występuje tam jako szeryf w Armii Mazur. Można sobie taki teledysk obejrzeć. Na koniec zapuścimy. Robi furorę. Będą następne. Na polecenie olsztyńskiej prokuratury policja zatrzymywała mnie już 4-krotnie, gdy zapowiedziałem konferencje prasowe. Zakazano publikowania informacji o znanych osobach uwikłanych w olsztyńską ośmiornicę. Potrzebny mi immunitet chroniący przed szykanami i zamykaniem ust, czego boją się urzędnicze skorumpowane mafie, sitwy wyłudzające VAT i unijne fundusze, pedofile i mordercy prawa. Zagłosuj na Leszka Bubla, numer 1 na senatorskiej liście. Szeryfa Warmii i Mazur. Jestem Jurand ze Spychowa. A ty, przebierańcu, wyglądasz jak komtur posiekany i wrzucony do latryny pod Grunwaldem. Nie, Jurandzie, jestem szeryfem Warmii i Mazur, walczącym z bezprawiem, ze skorumpowanymi urzędnikami, z sitwami, z mafiami, z politykami, z olsztyńską ośmiornicą, której macki sięgają królewskiego dworu, jakbyś ty to tak nazwał. Jak cię wołają? Leszek Bubel, szeryf Warmii i Mazur, obecnie kandydat na senatora, któremu oprócz kodeksów i broni
niezbędny jest immunitet, aby olsztyńska ośmiornica nie mogła mnie wsadzić do lochu. Uklęknij, szeryfie. Ja, Jurand ze Spychowa, pasuję ciebie, Leszku Bublu, na senatora.